moi drodzy, witam Was w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, przygotowałam dzisiaj dla Was trzy przepisy z jednym produktem. Takiego odcinka jeszcze na kanale nie było. I dzisiejszym bohaterem naszego odcinka będzie jogurt naturalny. Ja akurat mam Skyr, ponieważ, nie zwracajcie uwagi na tą kropkę, pomadę się bardzo ciężko zmywa. Kto używa, ten wie. Wracając, dzisiejszym bohaterem będzie jogurt naturalny. Ja mam akurat Skyr, ponieważ wolę takie jogurty naturalne wysokobiałkowe. Jeśli macie inny jogurt naturalny, to te przepisy również się sprawdzą. Dzisiaj ja wybrałam produkt, ale możecie zostawić Waszą propozycję w komentarzach. Ten produkt, który najczęściej będzie się pojawiał, no to wybiorę. Dajcie znać, a przygotuję dla Was kolejny odcinek. Muszę wspomnieć, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to serdecznie zapraszam. No i możecie być też na Instagrama, tutaj się pojawi. Dobra, zaczynamy. Zapraszam do oglądania. Idziemy ze Skyrem. Skr! Zaczniemy sobie najpierw od naleśników. Będą to zwykłe, klasyczne naleśniki, takie jak się zawsze robiło, takie jak wy pewnie robiliście, jak ja rano się robiłam. Chociaż najlepsze robiła zawsze moja babcia. I będą to naleśniki, ale tym razem z farszem, z jogurtu naturalnego i kawy. Do tego jakieś owoce. Ja akurat dodam truskawki, ale myślę, że tutaj najbardziej będą pasować borówki. Borówki amerykańskie, kawa. Przepyszne połączenie, więc jeśli macie okazję, to kupcie, bo będą idealnie pasować. Do miski wsypujemy taką szklankę mąki. Przepis na naleśniki, nie mój, taki klasyczny, można powiedzieć, wzięty z internetu. Wiecie, o co chodzi, po prostu nie podzielę jajka, tak żeby wyszły dwa naleśniki, więc zróbcie więcej, może ktoś będzie chciał sobie zjeść, a jak nie, to zostanie na jutro. Kaloryczność policzę do dwóch naleśników, tak żeby wszystko się zgadzało. Tego jedno jajo. Mleka dajemy mniej więcej tyle samo, ile mąki. Niecałe 3/4 wody. Najlepiej, żeby była gazowana. Szczypta soli. Zawsze dla smaku fajnie dodać. Porządnie mieszamy. Naleśniki mamy ogarnięte, z tego wyszło dokładnie 5, z tego użyjemy sobie 2-3, myślę, że tyle starczy. Ja jak jem zawsze naleśniki, to jestem trzema tak napchana i tak najedzona. W tym przepisie jednak sprawdzi się lepiej taki gęsty jogurt. Nasz farsz będzie się składał z kawy, cukru pudru i jogurtu naturalnego. Jedziemy. Kilka łyżeczek. Gramów. Lądują truskawki. Możecie tutaj dodać banana, borówki albo wszystko razem, dowolne owoce, tak żeby ten farsz nie był sam. Nasze naleśniki są gotowe i ja do tych naleśników posłużę się takim syropem, ale wstawię Wam w opisie zamiennik, jeśli chcecie zrobić naprawdę bardzo dobry taki sos czekoladowy w zdrowszej wersji, ponieważ ta nie jest, nie należy do tej najzdrowszej, to wstawię Wam w opisie. Wystarczy woda, kakao gorzkie i na przykład miód. Syrop z agawy i to tyle. I polewa naprawdę smakuje bardzo podobnie. No ale ja dzisiaj pójdę na prostotę i sobie troszeczkę poleję. Nic się nie stanie. Dobra? Mhm. Dobra. No smacznie. Już mi jednego dać. Jasne. Jeszcze takie schłodzone. Robimy sobie teraz drugi przepis, tym razem na słono.
I to będzie też fajny posiłek z fajnym makro, ponieważ mamy tutaj kurczaczka, czyli białko, no i nasz gość specjalny, czyli jogurt. Do tego przepisu potrzebujemy kurczaka, pieczarek, jednej marchewki, makaron, przyprawy, cebulka, sól, pieprz, curry, będę mówić w trakcie. Dosyć taka ciekawa propozycja, ale myślę, że Wam zasmakuje i myślę, że Wam się spodoba. Tutaj już sobie pokroiłam kurczaczka, mamy 100 gramów. Pokroiłam jeszcze cebulkę, trzemy marchewkę na tarce, najlepiej na małych oczkach. Tutaj mamy tych pieczarek 80 gramów. W międzyczasie wrzucamy makaron i gotujemy tyle, ile jest na opakowaniu. Nasz kurczaczek jest gotowy. Tutaj zostało trochę wody, ponieważ pieczarki, jak to pieczarki, zawsze wypuszczają wodę. Ale to dobrze. Teraz czekamy, aż to przestygnie. To musi być ciepłe, ale nie gorące, ponieważ jak dodamy tutaj jogurt, to on się zetnie. Akurat trzeba uważać, bo ten posiłek musi być taki letni, żeby potem właśnie dodać ten jogurt, żeby on się nie ściął. Nie dawajcie jogurtu na tą patelnię, bo nawet jeśli kurczak już wystygnie, to jednak ten spód patelni będzie wciąż gorący, no i wtedy nasz jogurt może się ściąć. Nie mieszamy, tutaj jest 80 gramów tego makaronu. Jak to robiłam, to było o wiele więcej marchewki i tych pieczarek. Czekami nigdy nie wiadomo. One są takie, że jak się ich doda dużo, to one tak się kurczą, że potem i tak ich jest mało, więc dodajcie więcej tych pieczarek. Więcej niż 70 gramów, tak 100, 110, coś takiego. Ja akurat dam teraz to na górę, ponieważ chcę zrobić fajne fotki. U mnie to wygląda troszeczkę inaczej. Wy zanim go zjecie, no to wszystko fajnie wymieszajcie, żeby ten jogurt się połączył z tym makaronem. Uwierzcie mi, ten sam jogurt świetnie tutaj pasuje. Przechodzimy do trzeciego posiłku na słodko i będą to lody. Lody porzeczkowe. Możecie zrobić z dowolnych mrożonych owoców. Mogą to być lody porzeczkowe, wiśniowe, truskawkowe, malinowe. Do tego mrożony banan. Odrobinkę mleka, żeby wszystko się tak spoko zblendowało. Tutaj jogurt naturalny. To będą w zasadzie takie lody, a bardziej takie gęste smoothie lodowe. Coś takiego sobie zrobimy. Do tego porzeczki. Mrożony banan. Łyżeczka miodu i odrobinę mleka. W zasadzie nie wiem, ile dokładnie, ale na razie niech będzie tyle. Mam troszeczkę taki beznadziejny blender, więc troszeczkę się pomęczę. Wrzucam sobie resztkę tego banana. Nie chciałam wszystko dawać od razu. I ponownie blenduję. Myślałam, że bardziej się z nimi pomęczę. Widzicie, są ok. Masa mi wyszła właśnie taka lodowa. Ta porzeczka mega. Żeby mi się to nie rozmrażało, wsadzę sobie to na chwilę do lodówki i w tym czasie pokroję owoce. Jak widzicie, tutaj już jest dosyć ciemno, ponieważ nagrywałam ten odcinek o godzinie 18:30. Słońce zachodzi, jest 20, troszeczkę po. Jak nagrywam takie odcinki, to naprawdę tyle czasu mi zżera, bo ja coś robię, potem sprzątam, zaczynam robić kolejny raz, potem sprzątam. No jakoś tak ten czas ucieka. Ale spokojnie, te posiłki są naprawdę bardzo proste, szybkie. Moja sytuacja zupełnie coś innego. Myślę, że możemy się pożegnać. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, który przepis Wam się najbardziej podobał. Piszcie, jaki produkt ma być kolejny. Dzisiaj był jogurt naturalny. Wybór należy do Was. Nie zapomnijcie o subskrypcjach, łapkach do góry albo w dół. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki, trzymajcie się. Pa, pa.